jesteśmy razem, ale czadersko, słuchajcie, co to jest za gang jesieniar? Dzisiaj będziemy spędzać jesienną rutynę, zobaczymy sobie, co będziemy dzisiaj robić. Widzowie, oglądacie do samego końca, pokażemy wam, jak spędzamy ten dzień podczas jesieni. Jak wiecie, były różne rutyny, letnia, szkolna, a teraz postanowiłam, że zrobię jesienną. Słuchajcie, zobaczcie, jak my genialnie wyglądamy. Dziewczyny się tutaj mega fajnie ubrały, to są moje właśnie pięcioraczki. Coś mi tutaj dała, co ona mi tutaj dała do picia chyba? Ale też zobaczcie, jak one urosły przez ten czas, co ich nie było, bo Shinsonic je porwał, a na Berry Avenue zrobiło się chłodno i deszczowo. Zobaczcie, niby świeci słońce, ale jest tak naprawdę 8 stopni, jest chłodno, więc mam już czapeczkę halloweenową, jak widzicie, mam ubrane też tutaj kamizelkę, no i mam też moją czaderską nową bluzkę. Widzowie, jeśli chcielibyście też mieć taką bluzeczkę, dołączajcie do mojej grupy z Robloxa, Team Patix się nazywa. Zobaczcie, ja tutaj mam pięcioraczki, wszystkie są już znalezione, wszystkie są już razem ze mną, więc się mega cieszą. Klikajcie łapeczkę do góry, każda jedna łapeczka do góry to jest jeden liść więcej. Skoro mamy jesień, to chcemy, żeby ona była taka fajna, kolorowa, złota. Dziewczyny cały czas tutaj dają mi coś do picia, ale my pójdziemy się przejść, bo w końcu, skoro mamy jesień, to musimy korzystać z jej uroków. Zobaczcie, chodźcie dziewczynki, Kubuś, wszyscy, pójdziemy na spacer, czy się przejedziemy? No właściwie, zobaczcie, ja już się przygotowałam, mam ubrany tutaj plecaczek, mam kamizelkę, dziewczyny też, rękawiczki, szaliki, a wy widzowie, jak jesteście przygotowani na jesień? Dajcie znać w komentarzu, czy u was też jest tak chłodno, czy co? Mami, pić, chcesz pić? No dobra, to Tomasz, tutaj dam ci pić, co chwilę mi tutaj skaczą dziewczynki, ale to są nie tylko pięcioraczki, ale też ich koleżanki, bo niektóre tutaj dochodzą, niektóre odchodzą, więc zobaczcie w ogóle, jak ona ekstra wygląda w tych liściach. Jeszcze kocty wziąłaś, jeszcze kocty zabrałaś, ja nie mogę. Dobra, Kubusiu, gdzie ty jesteś? Chcesz pić? Bo ty jesteś najmniejszy, ale zobaczcie, jak on już urósł, bo Kubuś już umie chodzić, już się nauczył, zobaczcie, jak on urósł i samodzielnie się porusza. To wybierzmy się na spacer, słuchajcie, ja mam tutaj plecaczek, co chwilę dziewczyny mi tutaj dają jakiś napój, więc mega fajnie, ale mam pomysł, że pojedziemy sobie do kawiarni na prawdziwą pumpkin spice latte. Jak wiecie, to jest taki wiralowy napój, wiralowa kawka, można powiedzieć, jesienna, i my sobie też idziemy ją spróbować, bo na Berry Avenue ona też jest, więc bierzemy sobie auto, ja oczywiście wezmę autobus. Wróciłyśmy do normy, wróciłyśmy na Berry Avenue, wszystko jest po staremu, robimy jesienną rutynę. I gdzie jest autobus, proszę państwa? Proszę państwa, gdzie jest ten autobus? Bo ja nie widzę. Ja już zapomniałam, jak to jest. Tutaj jest, dobra. Jest autobus. Ej, pamiętacie? Halo, halo, ja tutaj jako pierwsza, dobra. Siedzi tutaj. Zobaczcie. Pamiętajcie, dziewczynki, żeby zabrać parasole. Czy wszyscy już siedzą? Dziewczynki, siedzicie? Wsiadajcie. Halo, czemu ty nie możesz wsiąść? Musisz kliknąć. E, halo, dziewczyny. One się chyba tutaj nie zmieszczą. O nie, dziewczyny się nie zmieszczą. Musicie za nami pojechać innym autem. Co jest? Pierwszy raz jest taka sytuacja, że tutaj jest tyle dziewczyn. Znaczy, bo to są pięcioraczki i ich przyjaciółki. Poczekajcie, jeszcze raz. Usuwamy autobus i jeszcze raz dajemy. Musisz poczekać, zanim pojawi się kolejny. Ja nie mogę, ja się nie spodziewałam tego, że w ogóle tutaj tyle dziewczyn będzie, w sensie moich pięcioraczków. One się wszystkie stęskniły za swoimi koleżankami. Kubuś, wsiadaj! Kubuś, jesteś? Jeszcze jest jedno wolne miejsce. Kto usiądzie, kto będzie pierwszy? Dobra, wszyscy są i jedziemy. Jedziemy sobie teraz do centrum, tylko zmieńmy sobie ten brzydki kolor. Skoro jest jesień, to robimy normalnie, elegancko, zobaczcie, sobie na pomarańczowo. Drzewa jeszcze są trochę zielone, ale w większości spadają liście. Nie wiem, jak to u was w mieście. Widzowie, mama, pomarańczowy kolor, proszę. Jupi! Zobaczcie, jak fajnie. Mamy pomarańczowy autobus, wesoły autobus. I nie wiem, czy widzicie, ale tutaj pojawiła się taka informacja, zobaczcie, taki jakby telebim, i na nim wydaje mi się, że już niedługo pojawi się update halloweenowy. Ale my nie nagrywamy teraz Halloween, tylko jesienną rutynę. Słuchajcie, my w najbliższym czasie będziemy sobie rozkminiać, w co się ubrać. Oczywiście zorganizujemy wydarzenie, w którym będziemy się przebierać i chodzić po domach, cukierek albo psikus. Idziemy najpierw do piekarni, słuchajcie. Stajemy tutaj, chodźcie do piekarni, zapraszam was. Możecie sobie kupić, co chcecie. Zajmijcie sobie miejsca. Mamy tutaj ciastka, pączki, zobaczcie, makaroniki, ale fajnie. Czekajcie, ja tutaj mam... będę coś mieszać, zaraz wam zrobię tutaj coś do jedzenia. Dobra. Tutaj coś jeszcze też można zrobić, jakieś torty są, na co macie ochotę? Uwaga, ja tu... O nie, ale się rozpadało! Jak to się rozpadało? O nie, tylko nie to! Pada!
Nasz spacer! Mieliśmy się iść przejść na spacer. O nie, typowa jesień. Na szczęście mamy w itemach parasolkę. Zobaczcie, ja tutaj mam i oczywiście muszę moim gabciom tutaj tą parasolkę rozdać. Dobra, proszę bardzo. Proszę wziąć parasolkę. Daję tobie, okej. Ktoś jeszcze chce parasolkę? Proszę bardzo. Halo, proszę bardzo, tu jest parasolka. Dobra, dziewczyny mają. Świetnie. Kubuś, masz parasolkę, czarną parasolkę i słuchajcie, jesteśmy gotowi, żeby iść. Co jest tutaj? Deszcz pada, co ty tutaj masz? Okej, wszyscy mamy. Jesteście gotowi? To idziemy, chodźcie. Zabierajcie parasolki i idziemy. Macie, kupiliście sobie to picie, czy nie? Ja nie mogę, czy wy wzięliście to picie w ogóle? Dobra, słuchajcie, ja chyba sama muszę wziąć jakieś tutaj ciepłe, takie coś jest najlepsze. Kawka jest. Dobra, rozdam wszystkim, bo ja nie wiem, czy te moje małe gabcie wzięły sobie coś do picia. Proszę bardzo, wszystkim rozdaję. Dobra, wszyscy chyba mamy już picie ciepłe. Czemu ty leżysz, Kubusiu? Wstawaj! Okej, mamy już pumpkin spice latte. Dziewczyny mają gorącą czekoladę. Wszystkie mamy to, co chciałyśmy. I teraz musimy wziąć parasol. Dziewczyny, serio, czy wy nie umiecie nawet rozłożyć parasola? Okej, wychodzimy. Bierzemy parasol. I uwaga, jest, mamy parasol! Okej, idziemy teraz na spacer jako jesieniary. Słuchajcie, mamy parasolki elegancko. Dziewczyny, otwórzcie, trzeba kliknąć na parasolkę. A kto nie umie, to zapraszam do mnie. Dobra, to idziemy, słuchajcie, ale się rozpadało naprawdę. No przechlapane, taka pogoda, że w ogóle nic nie można robić. Ja miałam w planach, żeby iść poszukać kasztanów, żołędzi, żebyśmy podjechali sobie do lasu, pozbierali liście i z tych liści będziemy robić sobie różne atlasy, z jakich właśnie liści są te drzewa, w sensie z jakich drzew są te liście, na odwrót miałam powiedzieć. Także no, będzie się działo, tak, tak wygląda jesień. Będziemy chcieli kupić dynię i będziemy też z dyni coś robić. Ugotujemy sobie coś pysznego z Thermomixa naszego tutaj Berry Avenue i też inne rzeczy, więc oglądajcie do samego końca, ale to pada. Wiecie co? Chyba pojedziemy do tego lasu może jednak autobusem. Zobaczcie, jak to pada. No przechlapane. Dobra, wracamy, chodźcie. Pojedziemy jednak autobusem do tego lasu. Chciałam się iść przejść, no ale przecież to tak pada, że to się nie da. Zaraz kalosze trzeba będzie kupić. Patrzcie, tutaj mamy sklep, w którym niby są stroje kąpielowe. A gdzie jest kolekcja jesienna, ja się pytam? Gdzie tu są kalosze? Masakra, przecież my mamy totalnie tutaj mega jesień. Dobra, dziewczyny, wracamy, bo tak przemokniemy, że naprawdę. No szkoda, żeśmy przemokły. Mamy takie super stroje, więc biegniemy, chodźcie. Ona tam jedzie na rolkach, co jest? Dobra, wracamy, jednak idziemy. To nie jest żaden przyjemny spacer. Niestety jesienią tak to już bywa, że ten spacer jest taki ciężki, bo nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda. Także wsiadajcie, dziewczyny. Jedziemy teraz autobusem, jedziemy do lasu pozbierać liście. Może przestanie w międzyczasie padać. Więc dawaj, Kubusiu, wsiadaj. O, Kubuś biegnie szybciutko. Wsiadajcie, dziewczynki i koleżanki. Co się stało? Co się takiego stało? Dlaczego płaczesz? Ojeju, dlaczego ty płaczesz? No nie wierzę, to jest taki wiatr, że jedna się po prostu zgubiła. Gdzie ty jesteś? Koło stacji benzynowej, już po ciebie jedziemy, no po prostu. Co za jesień, zobaczcie, jak to pada. Czekaj, już jedziemy po ciebie, nie bój się. Już jedziemy po ciebie, masz tutaj, wsiadaj. Wsiadaj, żeż. Jedno miejsce ostatnie zostało, musisz usiąść. Dawaj, dawaj, do tyłu jest wolne miejsce. Usiądziesz, zmieścisz się, o jest, super. Proszę, ja chcę na grzyby. Dobra, to jedziemy do lasu zbierać liście, jedziemy na grzyby. Dobra, jedziemy, jedziemy, dawać, dawać. Będziemy zbierać grzyby, o, chyba przestaje padać. To ma rozłożoną parasolkę cały czas. Spokojnie. O nie, jechałam w rondo. Mamo, zrobimy sobie razem sesję zdjęciową. Oczywiście, że sobie zrobimy razem sesję zdjęciową. Zrobimy sobie zdjęcia, wyciągnę aparat. Jedziemy teraz na grzyby, zobaczymy sobie, jak to jest tutaj w lesie. Poszukamy grzybów fajnych i liści. I dziewczyny zrobią taki zielnik, można powiedzieć, z tych liści. Wow, tutaj jest las. Ale ekstra. Dobra, słuchajcie, podjeżdżamy tutaj. Zostaniemy sobie. I będzie przygoda w lesie. Chodźcie, dziewczyny, już nie pada, na szczęście przestało padać, więc możemy iść poszukać, kto znajdzie jakieś fajne grzyby. Sprawdźmy sobie, czy teraz tu w itemach mamy jakieś właśnie wiadro czy coś. No poszukajmy sobie, co my tutaj mamy. Jest koszyczek, koszyczek na grzyby oczywiście. Wezmę sobie też aparat oczywiście. Co jeszcze możemy wziąć, żeby właśnie coś się tutaj nam przydało? Lalek raczej nie, może latarka się przyda?
Sprawdzam sobie tutaj rzeczy, które są niezbędne, te wszystkie itemy. Co jeszcze się nam tutaj przyda? Mamy mleko, to raczej też nie... To są głównie takie letnie rzeczy, nie ma takich jesiennych tutaj jeszcze. Jak to nie macie, dziewczyny, to zabierajcie tutaj, kładę wam wszędzie te koszyki, zabierajcie sobie i idziemy szukać grzybów, dobra? Kto znajdzie jakiegoś fajnego grzyba, dostanie ode mnie niespodziankę. Pamiętajcie też, że mamy super picie, żeby się napić. Jakby komuś było chłodno czy coś, to pamiętajcie, że mamy też super tutaj napój, cieplutki. Parasolki też mamy, więc idziemy teraz na wyprawę. Okej, mamy już koszyczek, ja mam jeszcze plecak i szukamy grzybów. Gdzie tutaj grzyby są? Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy byliście w tym roku na grzybach. Dajcie znać, jestem ciekawa, bo ja byłam na grzybach, ale ja się za bardzo nie znam. Napiszcie, czy wy się znacie. Poszukajmy jakichś fajnych grzybów. One zwykle rosną po deszczu, a padał deszcz, więc może jakieś tutaj znajdziemy gdzieś grzyby między tymi różnymi tutaj drzewami. Wow, ale jest naprawdę chłodno. Wiatr jest niezły. Co ty mówisz, mamo? Widziałam dzika? Ja się boję dzików. Jest, mama, mam 3. Brawo, super sobie dziewczyny radzicie, ale musimy potem w domu sprawdzić, czy na pewno te grzyby są dobre, czy są jadalne przede wszystkim, czy nie są trujące, bo jeśli są trujące, to nie możemy takich zrywać. Co? Gdzie są dziki? Co? Jestem po prostu w szoku, że tutaj mogą być dziki. O nie. Mama chce na rączki, spokojnie, nie denerwujcie się, wszystko będzie dobrze. O, grzyby, patrzcie, Kubuś, jak ja ma grzyby, grzyby znalazł Kubuś. Kubuś, tylko to są trujące grzyby, nie dotykaj ich czasem, bo coś ci się stanie, ale brawo, Kubuś. Wow, świetnie sobie poradziłeś z tym zadaniem, jestem z ciebie dumna jako mamusia. Dziewczyny, wy też sobie świetnie radzicie, naprawdę, ale ja mam zdolne dzieciaki i zdolne koleżanki tych dzieciaczków moich, no super. Wow, Nela, ile tutaj liści znalazłaś, jakie kolorowe. Złote, a ty co tutaj płaczesz? No nie, chodź tutaj, co się stało? Nie płacz, wszystko dobrze jest, no. Nie ma tutaj żadnych dzików. Nie musisz się tak bać, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Okej, idziemy, ja teraz wam zrobię zdjęcie jeszcze na pamiątkę, czekajcie, ustawcie się, zrobię wam zdjęcie. Ale ślicznie pozujecie, wow, dobra, uwaga, robię wam zdjęcie, pyk, patrzcie, uwaga, o, tak jest i fotka, zobaczcie, mamy tutaj koszyków, Kubuś i te jego grzyby. Ale super wyglądacie, naprawdę ekstra. Zobaczcie, zrobiłam różne zdjęcia. Widzowie, wy też robicie zdjęcia i wyślijcie mi na Instagramie. Jak wiecie, mam swój Instagram, więc wyślijcie mi zdjęcie, jak zrobiliście jakieś fajne i okej. Dobra, mamy to. Grzyby nazbierane, liście też mamy nazbierane. Wszystko w koszyczku, same dobrocie w koszyku mamy. Więc wracamy, ale my daleko odeszliśmy. Tak daleko odeszliśmy, ja nie mogę. Musimy teraz wrócić do autobusu i pojedziemy zobaczyć, czy w sklepie są już dynie. Jeśli są, to zrobimy właśnie jakiś fajny przepis, jakieś placuszki, jakąś zupę dyniową czy coś i spędzimy sobie wieczorek, odpalimy sobie fajny film, przykryjemy się kocykiem i spędzimy dzień razem, więc możemy wrócić. Tutaj jest nasz autobus. Na szczęście podczas wizyty tutaj w lesie nie padało, więc mogliśmy sobie swobodnie wszystko zobaczyć. Wsiadajcie, dziewczyny. Wsiadaj, Kubuś. Czy ktoś się zgubił? Chyba nie. Dobra, wracamy. Wszyscy wszystko mają? Siedzicie? Dziewczyny, jeszcze jedna musi usiąść. Wsiadaj. Wsiadaj, kochana. Jesteś czy nie? Jedziemy po dynie. Co się z tobą dzieje, no? Co się z tobą dzieje? Chodź, ja cię tutaj wezmę. Chodź tutaj, no i tu masz. O, siedzisz, no. Tak to się robi. Ja wsiadam. Jesteście czy nie? Dziewczyny, jedziemy po dynie. Tak jest. Jedziemy zobaczyć i zrobimy fajny jakiś przepis, jeśli będą dynie. Będziemy ją wycinać, a ta dynia później nam się przyda do strojenia, bo widzowie, w kolejnych odcinkach, jeśli zrobią tylko update Berry Avenue i będziemy mieli możliwość postawienia jakiejś dyni albo zmiany wystroju, to oczywiście też to nagramy, będziemy stroić dom. Tęskniliśmy, mamo, za tobą, jak byliśmy uwięzieni. Wiem o tym. Ja też za wami bardzo tęskniłam. Na szczęście przygoda z Flintsonikiem już jest za nami. Jesteśmy razem, więc mega się cieszę. Zobaczcie, jaki wesoły autobus. Wesoły jesienny autobus. Czy wy byście chcieli się takim przejechać? Bo ja zawsze marzyłam o takim jesiennym autobusie. Wjeżdżamy teraz już do sklepu. Słuchajcie, idziemy zrobić jakieś zakupy. No i super. Dobra, wysiadamy. Bip, bip. I idziemy zobaczyć, co się stało? Co się stało z autobusem? Co tu się wydarzyło, widzowie? Ej, pierwszy raz coś takiego mi się stało, dobra. Ktoś chyba został uwięziony. Ej, gdzie jest Kubuś? O nie, czemu wy jesteście tu? Ej, co tu się stało?
jakaś jesienna chandra się tutaj wdała, że po prostu zostali uwięzieni pod parkingiem. Chodźmy, zobaczymy tylko, czy jest dynia, bo powinna już teoretycznie być. Dzień dobry! Przychodzimy do sklepu, weźcie sobie też koszyczki jak chcecie i patrzymy, co truskawki. A tutaj jest dynia? To jest dynia? To jest dynia? O nie, to chyba nie jest dynia. No niestety, dobra. Bierzemy to, co będzie. Udajemy, że to jest dynia na przykład. No tak, to jest dynia. Bierzemy wszystkie zakupy. Tak, mąka, cukier też się przyda. Będziemy robić placuszki dyniowe. Będziemy robić zupę dyniową. Będziemy robić też właśnie jakieś inne rzeczy. Kotlety z dyni. Jedliście kiedyś kotlety z dyni? Takie wegetariańskie. No, są pyszne. Jajka weźmiemy. Weźmy też mięso właśnie. Ryba się przyda. Mleko oraz kurczak. Okej, dynia. Macie dynię, dziewczyny? Macie dynię znalezione? Okej, wszystko mamy chyba zakupy. To idziemy teraz do kasy. Zapłacimy za to wszystko. Uwaga! Halo, dynie, gdzie wy? No niestety nie ma dyni, ale coś z tego stworzymy. Udajemy, że mamy dynię, tak? Tak, mamy dynię! Mamy dynię, więc jedziemy. Oczywiście nam się rozwalił autobus, więc musimy wziąć jeszcze jeden. Nasz wesoły autobus. Ja wsiadam jako kierowca. Zakupy mamy. Dziewczyny, wsiadajcie! Jesteście? Dobra, siedzicie. Kubuś! Kubusiek! Jest Kubusiek, dobra. No i jedzie... Kubusiu, wsiadaj! Kubusiu, Kubuś, co ty tak biegniesz? Co to było za śmieszna rzecz? Dobra, wracamy teraz szybko do domu, bo już się naprawdę ściemnia. Zobaczcie, robi się zachód słońca i będziemy teraz robić jakieś fajne przepisy dyniowe. Jej, dynia, mamy dynię. Oczywiście, że tak. Zrobimy zupę dyniową z prażonym słonecznikiem i będzie pysznie. Teraz będziemy jedli gorące obiadki i gorącą herbatkę, bo nasza mamusia o to zadba. Macie rację, ja będę o was dbać, będziemy robić fajne różne rzeczy. Okej, jesteśmy. O, widzę, że tutaj już jesteś. Cześć, ty czytasz książkę, co ty tu robisz? Ej, dziewczyny, sprawdźcie te grzybki, dobra? Weźcie, zobaczcie. A dobra, ja może nie będę tego im kazać, bo jeszcze złe wybiorą. Więc odłożę sobie tutaj koszyczek. Z tego koszyczka potem zobaczę, czy te grzybki są dobre. I teraz rozpakuję oczywiście zakupy. Ja już się przebiorę, też ściągnę wszystko. Czyli tak, muszę ściągnąć czapkę. Muszę ściągnąć... czekajcie, bo tutaj były takie różne dodatki. To muszę ściągnąć wszystko. Ściągnęłam, jestem rozebrana i zobaczcie, widzowie, jaką mam... czaderską tutaj koszulkę. Jeśli chcielibyście też mieć taką halloweenową koszulkę, dołączajcie do mojej grupy z Robloxa, nazywa się Team Patty X i tam możecie taką koszulkę mieć. Dobra, ja wszystko teraz tutaj rozpakowuję. Uwaga, pyk. Halo, czekajcie, chcę tu rozpakować. Dobra. I teraz jeszcze musimy tu wszystko dodać. Wszystko mamy, jest. Wszystko dodane. No i teraz... Kubuś! Kubuś, wychodź stąd! Oszalałeś, Kubusiu! Chodź tutaj! Zamykamy tą lodówkę i robimy zupę. Zamknijcie lodówkę! Ej! Proszę zamknąć lodówkę, dobra. Siadaj tutaj, Kubuś, i ja teraz idę zrobić coś do jedzenia. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Mamy jakieś nowości, o! Dobra, zróbmy pankejki z dyni. Okej, dyniowe pankejki. Robimy. Dobra, muszę wziąć składniki z lodówki. Okej, okay. Możecie sobie tam włączyć telewizję, weźmiemy sobie też pankejki, składniki ze spiżarni naszej. Okej, okay. Umieść tacę na blacie, dobra, robimy. Najpierw robimy ciasto tutaj, dziewczyny, tylko nie skakać, proszę. Elegancko, Kubuś, nie skacz mi tutaj po... No wiecie co, wy musicie serio skakać po tym blacie? No przestańcie. Dobra, mamy to już zrobione. Teraz robimy owoce. Owoce teraz trzeba posiekać, pokroić na mniejsze kawałki. Kubuś, czy ja mam cię też pokroić? Przepraszam bardzo. A ciebie pięcioraczka też mam pokroić? No ja nie mogę. Wy nic mi nie słuchacie. Okej, dobra. Mieszamy teraz. I co? I teraz będziemy smażyć. Uwaga. Dobra, robimy pankejki dyniowe. Elegancko. Kubuś, ty musisz grać pierwsze skrzypce, serio, zobaczcie, on się nauczył chodzić i po prostu wszędzie skacze, gdzie się tylko da. Chodźcie, usiądźcie sobie tutaj elegancko i oglądajcie bajkę. Odpocznijcie, bo zobaczcie, znowu się jakoś chmurzy, chyba znowu będzie deszcz, no bo w końcu jest jesień niestety. Możecie się już rozebrać, jest jakoś zaraz będzie cieplej, bo w ogóle musimy też tutaj włączyć kominek, żeby była taka, o już chodzi tutaj kominek, jestem, ale dlatego jest zimno, bo ja nie zamknęłam drzwi. Kominek tutaj jest, możemy się tutaj ugrzać, zobaczcie. Ale ja zmarzam normalnie na tych grzybach. Normalnie tutaj możemy się teraz rozgrzać. Mamo, gdzie ty wchodzisz? Wchodzisz tam, no.
Kubuś, zobaczcie, gdzie on tutaj się chowa. Okej, usiądźcie, bo myślę, że już te pankejki tutaj będą. Tak są, już widzę. Jeszcze owocki damy. Dobra. Uwaga, uwaga. I jest, mamy to, proszę bardzo. Zapraszam na kolację, pankejki. Siadajcie, dziewczynki. Weźcie sobie porcję. Dziękuję ciociu, że mogłam do was przyjść. Ja też się cieszę. Bardzo, bardzo smaczne. Nela, ty masz wszędzie liście, musisz iść się wykąpać. A Kubusie, smakują ci dniowe placuszki. Cieszę się, dziewczynki, że wam smakują. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek. Jesienna rutyna, widzowie. W następnym odcinku będziemy myśleć, w co się przebrać i będziemy też dekorować nasz dom na Halloween, także subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o mojej grupie z Robloxa, w której są takie bluzeczki. Dzięki, że byliście, zostawcie łapeczkę do góry i widzimy się, a my teraz idziemy sobie usiąść, odpocząć po całym dniu, po zbieraniu grzybów. Aha, zapomniałam, ja jeszcze te grzyby muszę sprawdzić, czy one są dobre i wysuszyć je.